Do planów o budowie boiska ze sztuczną nawierzchnią, lodowiska i żłobka doszła dziś kolejna inwestycja. Tym razem chodzi o przebudowę ulic Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. O szczegółach w materiale. W zapowiedzianym przez Dariusza Polowego, prezydenta Raciborza, programie Czas na inwestycje każdy mieszkaniec miasta miał znaleźć w nim element, który będzie odpowiadał jego potrzebom. Tym razem chodzi o przebudowę ulic Bema, Cecylii i Rodziewiczówny. Przyglądając się samej ulicy Bema, mówimy o długości drogi 522 metry, kwota zadania 3,6 miliona. W ramach tego będzie tam zrealizowana ścieżka rowerowa, chodnik i pas postojowy. Jeżeli chodzi o ulicę Cecylii, mówimy tu o drodze o długości 685 metrów bieżących. Kwota zadania 4 650 tysięcy, 46 nowych miejsc postojowych, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Dodatkowo nastąpi przebudowa 4 skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych. Jeżeli chodzi o ulicę Rodziewiczówny, długość drogi 177 metrów, kwota zadania 820 tysięcy. Będzie tutaj niezależnie od nowej nawierzchni, kanalizacja deszczowa będzie wykonana i chodnik oraz zjazdy indywidualne. Inwestycja ma pochłonąć 9 milionów złotych. Na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 4,5 miliona złotych. A to nie jedyne planowane przez miasto inwestycje drogowe na 2021 rok. Dodatkowo przeznaczamy także nasze środki z budżetu miasta na sfinansowanie zadań na ulicach gminnych. I tutaj mamy takie zestawienie na rok przyszły, gdzie całość tego to jest 5,5 miliona i z tego będą realizowane remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja, utrzymanie dróg. Taki dosyć jeden duży, nazwijmy, worek zadań, 2 432 tysiące. Kolejna pozycja to utrzymanie zieleni, 450 tysięcy. Przybudowa gminnych dróg osiedlowych, 100 tysięcy jest przeznaczone. I przebudowa drogi łącznikannej starowiejskiej, to jest jeszcze dokończenie zadania z lat poprzednich, 400 tysięcy. Przebudowa drogi ulicy Bojanowskiej, 1 000 000 złotych i przebudowa drogi przy ulicy Gimnazjalnej 200 tysięcy. Za 69% dróg w Raciborzu odpowiedzialne jest miasto. Prezydent przedstawił więc kwoty, jakie udało się pozyskać w minionych latach na poprawę ich jakości. Od roku 2019 funkcjonuje Fundusz Dróg Samorządowych, w skrócie FDS. I od roku 2019 pozyskujemy środki z tego funduszu na 2 zadania rocznie. I zawsze takie przedsięwzięcia robimy, niezależnie od tego, o jakich kwotach mówimy, zawsze staramy się, aby 2 drogi w ciągu roku pozyskać na to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Warto zauważyć, że na lata 2019-2021 pozyskano 6 860 000 złotych. Rekordowa jest jednak kwota za zadania realizowane na drogach wojewódzkich w Raciborzu, gdyż sięga ona blisko 400 milionów złotych.